Cześć, tu Madzia, witajcie w grze Stardew Valley. Już dawno o tej grze słyszałam, ale powiem wam, że obawiałam się, czy sobie w niej poradzę. No i dalej mam takie obawy, ale wiecie, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, więc postanowiłam sobie zagrać i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Dobrze, więc może na początku swoje imię, a będzie Madzik. Nazwa farmy. Może zróbmy Smith Farm. Ulubiona rzecz. Lubimy koty, będziemy kobietą. Może coś... Wow, nie, praktycznie idealnie. Tylko sobie... To są spodnie. Zrobię je takie ciemniejsze. A buty zawsze są brązowe? Dobra, włosy bym też zmieniła. W ogóle chciałabym mieć jasne włosy. O, mogłyby być takie. Ale skóra mogłaby być... O! Bo wiadomo, jak to gracz blady. Też nie, może jaśniejsza koszulka jakaś. Lubię czarne, ale nie. Ja chciałabym coś jasnego. Różowe? Nie, różowe zdecydowanie nie. O, ale ta biała koszuleczka jest spoko. To może spodnie zróbmy sobie niebieskie. O, coś takiego. Będzie ok. O! Możemy mieć brodę. Ok. Chyba brodę nie bardzo. Wąsy też nie. Okulary. Znaczy, tu był makijaż? No i chyba jest makijaż, nie? Dobra, zostawmy sobie to. Jeżeli to jest coś innego głupiego, to trudno. Tak będziemy chodzić. I myślę, że to wszystko. Teraz jeszcze tu. Standardowa. Bardziej taka rybacka, leśna. O, to jest taka kamienna, można powiedzieć. I... mroczna. Nie, weźmiemy sobie normalną farmę, bo to są moje początki. Ja pograłam tylko chwileczkę, żeby zobaczyć, jak się nagrywa i ogarnąć sterowanie. A poza tym ja praktycznie mam zerowe doświadczenie w tej grze. No dobra, więc myślę, że okej. I ruszamy. Gra jest po angielsku, ale jak tam ze znajomymi rozmawiałam, to nie jest jakiś wygórowany angielski, więc damy sobie radę. Jesteśmy taką bardzo specjalną wnuczką, wyjątkową. W ogóle ten nasz dziadek przypomina mi świętego Mikołaja. No, nie możemy teraz otworzyć, musimy być cierpliwi. Dopiero za jakiś czas otworzymy nasz podarek od dziadka. Kiedy będziemy już bardzo zmęczeni naszym obecnym życiem, można tak to określić. Ale jest tutaj taka nietypowa grafika, bo nie grałam chyba w gry właśnie tego typu, w takiej grafice, więc to będzie też dla mnie nowe doświadczenie. No, kiedy ogarnie nas już duża empatia, wtedy będziemy już gotowi na ten dar. Dar, prezent właśnie od naszego dziadka. A teraz mamy sobie iść, bo dziadek odpocznie. Możemy domyślić się niestety, jak to się skończyło. No a teraz 20 lat później pewnie jesteśmy już dość duzi. Zależy, ile mieliśmy lat, jak dostaliśmy, nie? Ten list, podarek. O, jakiś Lucky Luke tu pracuje, okej. Okay. W ogóle jakie komputery. Tak wyglądały pierwsze nasze komputery. Aha, to mam być ja. No, mogłam wybrać inną fryzurę, ale okej. No i chyba właśnie nadszedł ten moment, że musimy otworzyć list. Tak, początek znam. Tyle, co powiem. Drogo Madzie, jeżeli czytasz ten list, to potrzebujesz zmian.
Działo się to dawno, też nasz tutaj dziadek był bardzo zmęczony życiem i potrzebował kontaktu z ludźmi i z naturą. No, więc wybrał się w miejsce, które zwało się na swoją farmę, Smith Farm, która się znajduje w Stardew Valley i rozpoczął tam nowe życie. No i daje nam ten prezent, żebyśmy kontynuowali honory rodziny właśnie na tej farmie. Aha, i mamy pozdrowić Lewisa, jeśli go spotkamy. Dobrze. Postaramy się. Czyli w sumie teraz potrzebujemy takich życiowych zmian. Taka dość prawdziwa gra, bo bardzo wielu ludzi w pewnym momencie swojego życia stwierdza, że miasto ich przytłacza i to wszystko, co do tej pory osiągnęli właśnie w mieście i chcą wyjechać na wieś, do takiej idylii, spokoju. No takie, wiecie, życie na łonie przyrody, no piękne jest, no. Zobaczymy, jak nam w grze tutaj pójdzie. Tak, ptaszki będą nam śpiewać. Super. Tutaj lepiej wyglądam. Robin. Tak, ja jestem Magic. Aha, i ona tutaj została nam wysłana, żeby nam pokazać nasz dom i naszą farmę. Ogólnie. No to jest Smith Farm. Ha, ile radości! Co się stało? No, tutaj trzeba będzie posprzątać to wszystko, tak pozarastało, jak widzę. Ja będę musiała się nauczyć ogarniać narzędzia. Znaczy, czemu ona się z nas śmieje, że to nasz nowy dom? O, to jest Lewis, jego mieliśmy pozdrowić. Tak, jesteśmy nowym farmerem. Pelican Town. On jest takim jakby wójtem. Sołtysem, o, coś takiego. Sołtys bardziej. No wszyscy o mnie będą pytać. Tak, że to jest stary dom dziadka, taki dość wiejski, rustykalny. W takim dosłownym tłumaczeniu. Jak się zezłościł. Te reakcje tych postaci są fajne. No, ten domek będziemy mogli potem sobie rozbudować, takie upgrade'ować, nie? No, jesteśmy zmęczeni, więc powinniśmy się pójść położyć, a jutro pójść pozwiedzać miasto. I rozwinąć się? No, to nasz sołtys to taki nocny Marek, bo powiedział nam właśnie, że musimy w skrzyni zostawiać rzeczy, zapewne w tej, jeżeli mamy jakieś do sprzedania, on sobie w nocy przyjdzie i je zabierze, nie? Jak naprawdę na wsi. Rano człowiek jeszcze śpi, oczy ciężko zamknięte, a tu kurpieje. Dobrze, tak się ruszamy. Aha, shift to nie jest bieganie. To jest nasz ekwipunek, może to sobie wezmę. O, fajnie. No mamy pierwszy dzień, poniedziałek. Ja, słuchajcie, przyznam się, że... O, zobaczmy sobie pogodę. Widziałam jeden odcinek u CTSG, żeby mniej więcej, tak wiecie, przekonać się do gry. O, jutro będzie słonecznie, spoko. Więc powiedzmy, że mniej więcej wiem, że mam się skupić na telewizorze. No,
skoro ja to nie. Ja to mogę. Mamy 15 nasionek. I nowe zadanie w tym. O, sołtysa, super. No ale nie na... To wy sobie zostańcie. O, tak. O, i mamy 28 osób poznać. Ja, no dobra. Sobie wyjdźmy. Że sobie tę moją farmę tak przejrzę kawałek. Aha, to ja tędy nie mogę chodzić. Zaraz, to chyba tym można robić. Aha. Przestraszałam chyba jakąś żabę. Dobra, przez takie krzaczory idzie chodzić. Tędy nie przejdę. Motylek latają, jak to jest słodko. Mi się tutaj tak podoba. Dobra, tu mamy... O, tu mamy wodę. Tutaj trochę zetniemy, żeby prościej się chodziło. Ja wiem, że właśnie robiąc jakiekolwiek czynności, mi tutaj spada ta energia, więc trzeba to będzie jakoś tam oszczędzać. No nic, zobaczymy. Z czasem się wszystkiego nauczę. O, i to pierwsze, co pamiętam, to mamy łupnąć chyba tym. O, się przyda. Stąd przyjechaliśmy. Teraz takie rzeczy wiem, że można sobie podnosić. Damy komuś w prezencie najwyżej. Właśnie na początku, jak się tylko decydowałam na tą grę, rozmawiałam również z Kiną i ona mówiła, że muszę zwracać bardzo dużą uwagę na relacje z ludźmi. W ogóle co to jest? To są jakieś gluty czy co? Jakieś ślimaki? Nie wiem, jest to takie trochę dziwne. Ale co to jest? To, że jest wiosna, tak? No i jest słonecznie, okej. Dobra, chodźmy ludzi poznać, bo 28 osób poznać to chyba nie lada wyczyn, coś mi się wydaje. Co dają? Sołtys ma urodziny w niedzielę. Vincent, nie znam jeszcze żadnego Vincenta. Nikogo stąd nie znam. Flower dance. Jakoś będzie impreza pewnie. Jeszcze tu coś jest? Aha, to jest tylko kalendarz, tak? A tu? Bo tego nie mogę. A mogę tu wejść? O, mogę tu wejść. O, jest jakiś człowiek. Hello? Gas. A, jak ma staw, to pewnie jest jakimś sprzedawcą tutaj. Pierre. Aha, czyli tutaj jest lokalny sklep, możemy kupić sobie nasiona. I wszystko w dobrej cenie, oczywiście, że w dobrej cenie. Czy tutaj ktoś jeszcze jest? O, ktoś przyszedł. Hello? Marni? Dobra. A czy ja mogę jej na przykład kwiatuszka dać? O, ucieszyła się, fajnie. Jeszcze tą rzepę jej dam, czy co tam znalazłam. Znaczy, niekoniecznie jej, ale... Komuś innemu może jeszcze. O, dzień dobry. Alex. No to ładny jesteś. Dobra, ty na razie nic nie dostaniesz. Ja mogę sobie tak do kogoś do domku wejść? O, mogę. Oj, tu ktoś nawet jest. Dzień dobry. Dlaczego nie mogę z nią porozmawiać? Bo co, bo siedzi? Nie wiem, co, come on. Ja mam też troszkę problem z klikaniem, bo zamiast prawym klikam lewym i tak dalej, ale tu klikałam już oboma, więc... Po prostu chyba z tą osobą nie mogę teraz porozmawiać. Tu? Tu widzę, że nikogo nie ma. To wyjdźmy. O, tu ktoś jest. Cześć. Penny. Hi. Mam taka jakaś troszkę, wiecie, niewymowna. No może się wstydzi. Dobra, tam na górze chyba byłam. A tu? Taki dom ze słoneczkiem. A, ten się przychodzi, okej. Ale tutaj też nikogo nie ma, więc wyjdźmy. W ogóle, no, tak jak na wioskach, domy wiecznie pootwierane. O, dzień dobry.
W ogóle ja mogę sobie jakoś sprawdzić, ile już osób poznałam czy coś. W ogóle to mogę podnieść? Chyba nie. Nie, tego nie mogę. Tu ktoś jest. O, tutaj ktoś jest. Cześć. Vincent. Mama mówiła, nie rozmawiać z nieznajomymi. A to, tu jest mama. Jody. A z tą, patrzcie, to siedzi i mogą z nią porozmawiać. Dobra, chodźmy tędy, może kogoś spotkamy. W ogóle ja mogę jakoś sobie... to była Penny chyba. Czy ja mogę sobie jakoś sprawdzić, czy... Znaczy, czy kogo ja już znam, kogo nie znam? Ja jest tak... O! Aha, tu są moje umiejętności. O, jest kogo znamy. O, bo tutaj są te znaki zapytania. To tych osób jeszcze nie znamy. Sporo jeszcze nie znamy. Mamy mapę. Ło, tu jest sporo tego. Dobra, to może teraz tędy sobie jakoś przejdziemy. A pokażcie, co tam jeszcze było. A, co mogę sobie zrobić? Więc widzę, że drzewa będę głównie potrzebowała. O, i tutaj jest wszystko, co ja mogę mieć, co mogę osiągnąć w tej grze. A, ustawienia i wyjście. Dobra. O, dzień dobry, dzień dobry. A, Penny! Wiesz, jak siedziałaś, to byłaś taka troszkę mniejsza. Nie, gra jest ponoć bardzo długa, ja nie wiem, czy ja ją całą nagrę i przejdę. Jak my to jeszcze zorganizujemy, to na razie są moje początki i ja na razie jestem podjara na tą grą. Czy tutaj ktoś się tłucze? O, jakaś babcia. Babciu, 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 chodź tu. Cześć, babciu. Evelyn. A, babcie są takie słodkie zawsze. Oh my dear. I tak dalej, nie? Dobrze, może tędy pójdźmy, bo tu nas jeszcze nie było. Już taki późny poranek jest. No to mnie intryguje, co to jest. Plac zabaw. A dlaczego ja nie mogę na karczce pojeździć? No cóż. O. Mam za to kwiatuszka. Dobra, tu nic nie zbiorę. Tędy chyba jeszcze nie chodziłam. Albo tędy to ja w ogóle przyszłam. Zaraz, tam po prawej był mostek. Może tam pójdziemy. A nie, to jeszcze kawałek do mostku. A nie, tu jest... O, dzień dobry. Abigail. Ma fajne włosy. No to ty... A ty pan kto, pani? Maru. Ja z tobą chyba nie rozmawiałam, nie wiem. Jest tutaj jeszcze ktoś? O, po takich małych kładkach też da się chodzić, fajnie. Aha, czyli jestem już na samej górze pewnie. A, tu jestem. Tutaj jeszcze, patrzcie, coś jest. Tu coś jest. Wow, ja tu chyba będę musiała najpierw, nie wiem, albo na tym sejwie, albo zrobić sobie własny i nauczyć się mapki, gdzie co jest. A tutaj mogę wejść? To jest ten... To nie jest ten market Morris. Ale ja ciebie już poznałam. Zobaczmy. Robin. Lewis. A Morris? Czy on nie jest jeszcze poznany? Chyba nie jest poznany. Może ja się z nim poznawać nie mam. Więc to jest ten market, w którym myśmy pracowali kiedyś. O, Pam. Dzień dobry. Jest tu jeszcze ktoś? O, tutaj ktoś jest. Mogę z tobą porozmawiać? Sam. Okej. Okay. A Pam? Aha, on nie jest zainteresowany rozmową. Spoko. Nie zaczepiamy. Szanujemy jak najbardziej. To była Pam, tak? Dobra. No z panią pewnie też nie będę miała co rozmawiać, bo pani nie zechce rozmawiać, bo jest pewnie w pracy.
Więc chodźmy. Wow, co tu jest? Ja tu mogę wejść? Od 9 do 4. No ja 20 minut się tylko spóźniłam. A tu? A tu mogę wejść. Dzień dobry. A, to jest jakieś muzeum, bo to jest jakiś pan archeolog. Archeolog. A, i ja tutaj pewnie będę mogła znajdować jakieś rzeczy i je tu zostawiać. Fajnie tu. Będę musiała jeszcze ogarnąć właśnie, co tu można robić poza byciem farmerem. Wiem, że można chyba wybrać dwie strony, że jest albo farmerem, albo hodowcą zwierząt. Nie wiem w sumie, kim bym chciała być. Chyba bardziej farmerem. Dobrze, tu nie mogę. Jest już piąta wieczór. O, kogoś tu mamy. Dzień dobry. Elliot. Mieszka na plaży. Dobra, a chciałam to zobaczyć. To jest pod F. Mamy 17 osób, brakuje nam tylko 11. Nie jest tak źle. Ja jeszcze tak mam wrażenie, że dużo osób gdzieś się pochowało po prostu. To jest zablokowane. No dobra. Wow, co tam się działo? A tu byliśmy? Tu chyba byłam. A tu? A, tutaj ona na tej kanapie siedziała, nie? Nie, tutaj ktoś jest, o. Cześć. O, ciebie nie znam. To kolejną osobę poznaną. A tam mogę przejść? O, tam jakaś Emily mieszka jeszcze. Dobra, czyli ja muszę mieć dobre relacje, żeby wejść do cudzego pokoju. Okej, dobra. Może tędy teraz pójdźmy? To jest jakiś sad. A tu byłam? Co tu w ogóle jest? O, good evening. A, tu sołtys nasz mieszka. Dzień dobry, sołtysie. Dobra, to ja panie nie przeszkadzam. Jeszcze powiesz, że go nawiedza. Już wieczór się zbliża, nie? Dobra, tam byliśmy. Sołtys jako jedyny we wsi, słuchajcie, ma to. Ma samochód. Salon. O, tu nas nie było. O, tu trochę osób jest. Dzień dobry. Co, drinka byś chciała? Nie, tutaj już chyba u pana byłam. O, Emily! Tej jeszcze nie widzieliśmy chyba. W ogóle ja w tej wiosce będę musiała się zorientować, nie wiem, na jakiejś Starviewpedii czy czymś tam. Gdzie, słuchajcie, jakie są zależności? Kto z kim mieszka? A ty, czym ty tu ciężko pracujesz, że siedzisz i pijesz tutaj, tak? Ale jaki fajny miś. Wow, jest tutaj ten bilard, będziemy mogli grać. Tutaj widzę, że byliśmy u kogoś w domku i że tam jeszcze Emily mieszka, nie? O, cześć. Clint. Spoko. Clint, czym ty się zajmujesz? A, jesteś tym. Boże. Kowalem. Jak Tulsy chcesz ulepszać, to musisz być kowalem. O, tutaj też mogę przejść. Tutaj pewnie on mieszka. Nie, ale mogę tu wejść. O. Tu? No, no właśnie. Nic, dobra. Trzeba się stąd zabierać. Może z tym będę mogła w końcu porozmawiać. Mogę z tobą porozmawiać? O, a teraz mogę. Ale taki gburowaty. Ja cię nie znam, ze mną chcesz gadać. To nie. O, noc się zrobiła. Dobra, to wróćmy może do siebie na farmę. W ogóle zaraz, a gdzie jest mój kot? Przecież ja tu jakiegoś kota wybierałam, nie?
Bo tu są krzaczory. Tędy chyba w ogóle nie przejdę. A tędy przejdę. Dobra, ile już mamy osób? 28 osób tylko nie znamy. Dobra. Może uda się poznać jutro. Tutaj w ogóle jest jakaś chatynka, której ja wcześniej nie widziałam. Tu ktoś mieszka? Jest zamknięta, okej. Mam wrażenie, że tam żaba pływa. Tu? Gdzie ja popadłam? Aha, jestem tu, moja farma jest wyżej. Tu jest krówka. Tu są dwie krówki. Takie cielaczki jeszcze. Ha, słodkie. Dobra, chyba tędy będzie do mnie. Od razu chyba widzę, że do mnie trafiliśmy, bo jest taki Saigon. No, tędy nie przejdę. Ej no! W labiryncie się bawimy. Mogę to tym? O, i mamy nawet pierwsze drewno. Dobra, to teraz tu kosa. W ogóle energia mi nie spadła. Ej, chciałam kosa. Okej. Okay. Nie wiem, dlaczego pomyślałam, żeby tu nie było węży. I co zauważyłam, jest ważne... O, wróciliśmy do domu. Muszę się, słuchajcie, nakierować, w którą stronę chcę coś tam... coś zrobić ogólnie. Aha, tak to się oddaje. No to trawę oddam, resztę sobie zostaje, bo kwiatki komuś tam, wiecie, zapodamy. Co, już spać? A, bo jest 12. Dobra, to już wchodzimy. No, nam się ładnie grzeje i możemy iść spać. Tak. Dobra, dzień pierwszy przeżyliśmy. No, chociaż 20 golda zarobiliśmy, no tyle dobrego. Dobrze, kochani, myślę, że tutaj skończymy ten pierwszy odcinek. Napiszcie mi w komentarzach, jak wam się seria podoba. Jeżeli macie jakieś rady, to również o nie poproszę. O, mamy słoneczny dzionek. Sprawdzę sobie... Okej. Okay. Jeszcze tylko, jaka jutro będzie pogoda? Będzie padało cały dzień. A, no nic. No dobrze, więc myślę, że dzisiaj może zajmiemy, znaczy dzisiaj w kolejnym odcinku zajmiemy się rozwojem mojej farmy, trochę wykarczujemy to wszystko i mamy 15 jasień, więc je zasadzimy. No i tak jak mówię, jak macie jakieś rady, to bardzo serdecznie proszę o nie w komentarzach. A na razie dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć!